Witajcie ludzie, z tej strony Krzyża, przed wami kolejny, najprawdopodobniej 30 odcinek The Binding of Isaac, Wrath of the Lamb. Ciśniemy tym razem nie challenge, lecz zwykły run. Randomem wybraliśmy Samsona, którego dawno grałem, więc to będzie dobra odmiana. Zaczynamy od basementa jedynki, przez co to jest po prostu najłatwiejszy pokój. Najłatwiejszy możliwy floor, jaki możemy dostać, bo jeszcze cele, czy... Co jest trudniejsze, jak jeszcze byłby na przykład Basement XL, to byśmy potrzebowali do dwóch itemów, dwóch kluczy, przez co jest o wiele gorzej. Zdarza się, że na przykład nie możemy otworzyć dwóch itemów. A tu zaczynamy z Parasite'em, który jest przyzwoitym upgrade'em. Jakby ktoś nie pamiętał, to zdziela nasz shot po zderzeniu na dwa kolejne. Przez co możemy dostać się w takie miejsce, jak tutaj było. Może to teraz nie było jakieś za bardzo wykorzystane, ale czasem jak pajączki są schowane za kamieniem, to jest bardzo przydatny upgrade. Tutaj na przykład nie musiałem już ścigać typa. Wykorzystamy jednego Soulhearta. Dobra, wykorzystamy więcej. Niestety nie możemy się przebombować. Ale i tak jesteśmy na plusie z Soulheartami. Zaczynaliśmy z jednym. To zostaniemy tylko z dwoma, co prawda, ale myślę, że i tak damy radę. Mamy Rage, który sprawia, że nasz damage jest naprawdę dobry. Tutaj też nam by się przydał kamień. Właśnie bomba, żeby rozwalić ten kamień. Nie wziąć karty też by się przydał. Zwalony. Jeszcze ty. Kluczyk i idziemy odbalić bossa, którym jest Monstro. Czarna odmiana. Wydaje mi się, że ona nigdy nie podskakuje tak wysoko. Jedynie tak się porusza na naszym widoku. Wiecie, że czasem Monstro może polecieć w niebo i spaść prosto na nas. Ta odmiana do częściej strzela. O wiele. To jest słabe, że on... Jakbyśmy mieli Duke of Flies na przykład, to byśmy mogli nabić nasz Rage na muszkach i byłoby nam o wiele łatwiej, a tak to musimy męczyć się z domyślnym damage'em, niestety. Ale jak widzicie, nie ma Monstro aż tak dużo HP, tak więc szybko sobie z nim pojedziemy. Jeszcze z dwa hity. Trzy hity też. Była bomba. Jest bomba. Pyk. Top Diamonds. Wezmę pila najpierw. Na wszelki wypadek, jakby to był telepil, to najpierw rozwalę kamień, dopiero później wezmę tego pila. Co za karta? Empress. Walls of Steel. Świetnie. I teraz myślę, że tu już wszystko zrobiliśmy. Empress może wezmę z... Empress by się przydał, nasz damage nie jest taki wysoki jakby... Nie jest przyzwoity, krótko mówiąc, tak więc zużyliśmy Two of Diamonds. Mamy teraz 14 coinów i... wbijamy na basement 2, gdzie mamy Speed and Range. Przyda się, bo nasz range był naprawdę mały. Dobra. I nic, załatwiam. Na szczęście mają tylko jedno wyjście. Tak, więc będzie w miarę łatwo. Jeszcze tylko jedno. Załatwione. Karta to... Strength. Wiadomość na Steamie, ale to... Who cares? Wybaczcie mi, troszkę nie ogarnąłem. Myślałem, czy dać się offline, ale nie, nie napiszę. I się myliłem. Można by użyć w ciekawy sposób tej karty. Chociaż nie, najpierw pokonamy bossa, bo gdy... Aj, sobie to... Ale w ten sposób. Najpierw zwiększymy szansę
na Deal with the Devil, jak właśnie nie dostaniemy żadnego hita jeszcze. A potem dopiero pójdę do Arcade, żeby wykorzystać Blood Machine. O, było blisko. Teraz można właśnie fajnie wykorzystać Parasite. O ile podejdzie do ściany. Jest dobrze. Jest boss. Trzeba szybko uciekać od tego ogniska czerwonego. Chyba, że go uda się rozwalić. A już dostał hita. Dostał dwa. Jest dobrze. Załatwiony jest kluczyk i bossem będzie Fejmin. Użyjemy sobie karty, czemu nie? Jak będzie ten Krampus, to znaczy, że źle zrobiłem, ale jeżeli nie... Dobrze. O! Było blisko. Nie ma tyle pedali, więc nic nie straciliśmy. Jest kluczyk i idziemy najpierw do Crossroomu, bo jest bliżej. Następnie przejdziemy się do Arcade. Pilsy. Szkoda, że najpierw tyle pil się użył. Musimy jeszcze raz tam wbić. Dobra. Wydaje mi się, że jeden z nich to telepil. Czyli jest Friendsteel the End. Lag i telepil znowu. No. Może nie użyliśmy tego Arcade, ale dostaniemy o wiele więcej kasy. I dostaliśmy Scissors. Też Shears, co jest? Scissors to... Mały czad niegodny jest... Nie warty jest tyle kasy. Tak więc chodzimy na dół. Capesy. Od razu zaczynamy z itemem. Mam nadzieję, że nie będzie nic pod spację. Nie jest, ale nie szkoda mi zostawić tego itemu. Użyjemy sobie. Do 30. Mam Pretty Fly. Ok. I teraz na dół. Będę klatę sobie wykorzystam tu. Fakt, że nie muszę zużywać bomby. Świetnie. Najpierw rozwalimy te stacjonarne, bo przynajmniej po nich widać, kiedy są bliskie do rozwalenia. Załatwione. Jest serduszko, jest sklepik, a jest... I ostatni. To już easy. Wybijam sobie do sklepiku. Jest szansa na coś ciekawego. Na przykład candle, który jest o wiele lepszy od nożyczek. Bo można je używać o wiele częściej. Jeszcze jest coin, po którego się wrócimy. Jest jeszcze szansa, że pójdziemy do sklepu na samych floorach i kupimy coś ciekawego. No, może nie habit, ale coś innego ciekawego. Kompas się przydał. Kompas by się przydał, mianowicie Justice. Kilka ciekawych rzeczy. No i na zasięg jest to za mały. Tutaj nie. Przydałoby nam się latanie, wtedy byśmy już nie mieli problemów. Jest. Teraz tędy. Myślę, że już wszystko załatwiłem, co miałem załatwić, więc od razu idziemy do bossa i później zejdziemy do następnego floju. Co nabijemy Rage. Spóźniłem się strasznie z tym candy. O! Było blisko. Jeszcze tylko.
Range upgrade się przyda. Resztę zostawiamy, schodzimy na tu. Co mi tam? Troszkę zespeedrunujemy. Mogę użyć na OP. No właśnie. I zobaczmy, co mam w tym pilu. Jest to bad gas. Mogło być gorzej. Załatwione. Załatwione. I jeszcze... Tak. Kluczyk. No, mało nam się opłaca. I skrull, którego bez wątpienia nie użyjemy. Tylko podniosłem, żeby go później nie spotkać. Mogę zaryzykować. Nie, nie chcę mi się marnować kolejnej bomby. Musimy praktycznie stanąć na kolcach, żeby to dobrze przebombować. Chciałem użyć TNT, ale... O! Błysko. Ale nie trafiłem po prostu, więc rozwalę klasyczny. Tutaj. Tutaj. Dobra. Boss, mam nadzieję, że będę mógł tam wejść z jednym serduszkiem. Wydaje mi się, że właśnie z jednym już można. Bo to przy boss trapił mnie, tak jak jest tutaj. Nie o to chodzi, żeby mieć full życie, tylko żeby mieć maksymalnie, tak mi się wydaje, jedno serduszko. Czerwone. A niebieskie się nie liczą, bo to solo hearty. Dobra. I jest otwarty. I mamy health upgrade, który bez wątpienia weźmiemy. Może się przydać przy Deal with Devil. To mogłem lepiej użyć, ale i tak jest spoko. Zostawię na Larry Juniora jeden shot, będę zaczarowany. To jest końcówka. Dobra, teraz pyk. Załatwiony jeden. Poczekamy chwilkę. Ale unik zabili, dammit. Załatwiamy drugi. I trzeci. Serduszko całkowicie bezużyteczne, ale help upgrade jak najbardziej się przyda. I mamy tu zwykłego pride'a, który może być wkurzający. Miejmy nadzieję, że tym razem taki nie będzie. Raczej nie. Co za karta? Dobra jest. Wątpię, żeby się przydała, ale kto wie, czasem zaskakiwała mnie użyteczność tej karty, szczególnie przy Arcade Roomie, gdzie czasem dzięki temu dostawałem Health Upgrade. Dobra. Teraz. Jeszcze. Mamy bossa. Zwalimy najpierw tutaj. Jest źle, mamy za słaby damage. Wydaje mi się, że tamtego już obiłem kiedyś właśnie. I jeszcze sklepik mamy do odwiedzenia. Sklepik akurat opłaca się odwiedzić, ponieważ mamy ponad 15 coinów, co sprawia, że możemy kupić na pewno nawet najdroższą rzecz. Którą może być na przykład kompas albo mapka, które są naprawdę użyteczne. Kluczyk. Trzy załatwione. Coś tu, czwarte. Wow, było blisko. I sklepik. Drabinka. Są lepsze itemy, ale się przyda jak na razie. I skoro tu jesteśmy, zwiedzimy też ostatnią odnogę, w której nie ma nic ciekawego. Jest secret. Sobie przepompujemy ostatnie... skrócimy po prostu drogę, przepompujemy sobie dwie ściany. Coin. I idziemy od razu do bossa.
pyk, którym jest Grody. O. Nie wiedziałem, jak ten unik zrobić. Zamieniłem po prostu, krótko mówiąc. Dobrze jest. Poczekam, aż będzie atakował. Tak to sobie mogę spokojnie czekać. Zdaje się, że ten rozwaliłem. Załatwione. Już końcówka, więc mogę sobie szybciej zaatakować i mogę tego żałować. Tak, żałuję tego. Wszyscy karty. I tu na dole. Mamy health upgrade and deal with the devil. Bierzemy jak najbardziej impact. I to bierzemy, żeby mieć same soul hearty. Tak. Devcy już. Ajaj. Jeden na kolcach, więc szybciej się zabił. I ostatni. Załatwione. Uciekniemy. Załatwione. I dwa ostatnie. Jak najszybciej do item roomu, sklepik i boss. Przydałby się tutaj kompas. Ułatwiłoby nam to wiele roboty. Czy warto zamienić sobie bomby na kluczyki? Jak najbardziej tak. Mam sklepik. A już załatwimy tych, którzy powinni nas wyglądać. Dobrze. I teraz sobie na spokojnie poczekamy, aż tu D6 nam się... Candle się nam zrecharge'uje. Po czym na spokojnie pyk. Coin, coin. I brakuje nam centa. Szukamy gdzieś coina. Come on, come on, come on, come on. O, było blisko. Załatwiony. Załatwiony. Nie ma coina, ale może będzie w ognisku. Nie ma niestety. Szukamy dalej. Dobra, ten załatwiony. Aj, akurat kupę musiał zjebać. Okej, załatwiony. Mamy soul heart, nie mamy centa. Uciekniemy sobie tędy. I ostatni. Dajcie centa. Demon Judgment jakoś mi tu nie pomoże niestety. No nie dostanę jednego centa. To jest załatwione. Myślę, że z tej strony pójdzie. No niestety. Jest soul heart. No, nie trafi go. Udało się. I mamy bossa. Kluczyk, a bossem w Devsach jedynce będzie gisz. Bardzo dobry upgrade, po nim dosuniemy. Poczekam na jego skok super. Wtedy użyję Candle. W sumie teraz mogę. Dobra, jest dobrze. Nie, on jak dopiero spełni giszy. Giszy, te pyk.
Szkoda, że nie dosięgnęło od Georgisza. Ale już po nim. Połowa paska, czyli dobrze sobie radzimy. Teraz użyjemy co mi tam. Teraz już mnie go nie dotknęło, mój fail. Dobra, załatwione. Jeszcze jego malutki gisz. Bierzemy małego gisza. I znowu wbijamy do Dilpedevil, gdzie mamy Krampusa. Dobra. O, już końcówka. Świetnie. I pil, który chyba znamy, mianowicie Luck Up. What now? Mam jeszcze item do odwiedzenia przecież. I chcemy znaleźć tego centa. Kompas też nam pomoże w późniejszych flojach, szczególnie właśnie teraz będzie najbardziej nam przydatny. Jeszcze odwiedzimy tutaj. Mamy cel bombę, co nam nie bardzo pomoże. I ostatni pokój, zadania szansa na coina. Jeszcze tylko ty. Nie dostanę tego coina. To jest dopiero Troll Engine. Jeszcze tylko szansa w tych kupach. Jeszcze przejdę jeszcze raz, żeby się upewnić, czy nie pominąłem jakiejś szansy na coina. Secret jeszcze mogę znaleźć. Może iść tu. Jest. Jeezka, ale jest szansa, jest szansa. Co? Ostatnia szansa na coiny, poważnie. W takim wypadku od razu biegniemy ze ślimakiem na głowie do sklepu. I miejmy nadzieję, że nic się nie zbuguje i będziemy mogli spokojnie kupić sobie kompas. Myślę, że Logos nam się jednak nie przyda. W jakim przypadku mogłoby nam się przydać? W żadnym. Dlatego, że już nie ma miejsca na czerwone serduszka, po prostu nie ma szans, byśmy użyli ten. No, tą kartę po prostu jakoś nie możemy wykorzystać w pożyteczny sposób, tak więc nie było sensu jej dłużej trzymać. I w ten sposób udajemy się do Devsów dwójkę, ewentualnie Katakumb. Sorry, Necropolis. Necronomika, jedynie podniesiemy ją i idziemy do Challenge Room najpierw. I załatwione. Wow, golden. Chcę. Nie opłacało się. I teraz nie idziemy do sklepu, bo nie mamy kasy. Goldena też chyba nie otworzę. Załatwione. Jeszcze się wpakował jeden. I tu. Same goldeny przez nasz... przez Guppy's Tale. A to był dobry hit, okej, że sobie tam stanął. Chodź tu. Załatwione. Dobra, idzie dobrze. W końcu wytrzymać. Załatwione. I niestety nie ma żadnego bonusu więcej. Zobaczymy, co jeszcze tunel nas czeka. Envy. Mogło być gorzej. Come on, come on, come on. Szybko. Thank you.
dostaliśmy zapaloną bombę, ale fajnie. Zaryzykuję. Nie chcę. Nie pomoże nam to. No już stracimy wszystkie te klucze. Troszkę żałuję, bo mogę je zostawić na chest. Ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Nie, tego już nie otworzę. Jeden klucz wypada by mieć. I załatwimy. Jest bombka. Wychwyciliśmy większość z nich, więc jest naprawdę w porządku. I teraz... done. Dwa kolejne coiny. Chyba nie ma sensu i tak iść do sklepu. Zobaczymy jedynie, jakby był secret obok sklepu. Wtedy możemy spokojnie się do niego przebombować. Zaoszczędzimy nasz ostatni kluczyk. Nie, niestety nie tym razem. Ojej, nie wiem dlaczego spacja mi się jak zwykle nie nacisnęła. Załatwione. Aj, miałem nadzieję, że to do tej maski. Dlatego double fail. Dobrze. Bomba za bombę, mały deal. Za to się udamy do tego... kostiumu. Jest szansa na jakiś ciekawy item. Tutaj i tutaj. Serduszko, którego nigdy nie użyjemy. I skrzynka, w której mamy... Deal Fedevin. Które też w żaden sposób nie wykorzystamy niestety. Chcemy, że te ogniska możemy sobie. Dobra. Co tu zostawiliśmy? Książkę. Dobra. W takim wypadku nie zostaje nam nic innego do wyboru, jak udać się do bossa, który najprawdopodobniej, a raczej na pewno jest matka. Załatwione. O! Gadamy, ten był jakiś kamień. To troszkę fail. Jeszcze raz walimy. So easy i mamy kluczyk, jest dobrze. No, moglibyśmy pójść do sklepu, ale myślę, że ten kluczyk jednak jest lepiej zostawić na chest. Trzeba już oszczędzać niestety. Tu musimy skłonić matkę, żeby zaatakowała, zaoszczędzimy bombę. Jest dobrze. A, chest. Można tylko drzwi ten... A i żeby tego chesta nie otworzyć. Nawet jak tam nie ma niczego, ani nogi, ani oka, ani nic. To i tak zadajemy damage jak widzicie. No, załatwione. Speed upgrade. Jeszcze weźmiemy Polaroid. Przez co będziemy mieli temporary invisibility. Mam nadzieję, że tędy dostaniemy się do bossa. Jeszcze powiedzmy, może będzie szczęście, że trafimy tu na Tinted Rock. Nie, nie tym razem. Aj, za długo czekałem, za długo. Chciałem jak najwięcej jednym shotem po prostu wychwycić. I dwa chesty. I kluczyk. No i karta oczywiście. Troszkę tu namieszamy. No i jak zwykle dostałem głupi damage. No dzisiaj nie mam do tego oferta, niestety. I tyk, tyk. Boję się do was podchodzić. O, udało się tym razem. To chciałem zrobić przez... w tamtych wcześniejszych podejściach. Dobra, załatwione. Dobrze jest.
I zabiliśmy do bossa, praktycznie. Up. Wszystko. Nie zabiłem do końca dobrze. I ostatni pokój przed samą walką, najtrudniejszy oczywiście. Jest tu szansa, że Soul Heart wypadnie, mała, ale zawsze. Nie tym razem. I pierwszym bossem będzie Conquer. Ostatnio nie pamiętam jego nazwy. O, pewnie tu utknęłem w kamieniu. Coś tam trafiłem. A, teraz go w ogóle nie trafiłem na przykład, a szkoda. Pyk. Nawet dobrze idzie. Ojej. Byłem pewien, że dostanę damage. Nie wiem, jakim cudem udało mi się tego uniknąć. Ale nie lubię tego ataku. Homing Tears. I końcówka. Świetnie. Konik jest gorszy od Candle, więc zostawimy. I tu mamy sam item za czerwone serduszka, więc opuszczamy jak najszybciej ten Dilfedevil i kierujemy się w stronę bossa. Na następną florę oczywiście. Tu nic nie dostaliśmy. Tutaj... chyba tak go można zwalić, tak? Bez narażania się w głupi sposób. Nikogo nie trafiliśmy tym atakiem niestety. Ale tu jak dowiesz od tych... nawet nie wiem jak ich nazwać, nigdy ich nie nazywałem. Od tych typków po prostu. I w ten sposób udało się nam jakoś pokonać ten pokój. I ostatni typek. I na pewno tędy idziemy w stronę bossa. Załatwimy najpierw Chubbiego, bo jest teoretycznie trudniejszy. Aż można tam tylko zwalić. Teraz na przykład. O, trochę. Załatwiony. Aż pewnie jakbym go ich zbawił na koniec, to byłby Soul Heart. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Candle? No. Jest Soulhead, jest dobrze. Tylko dwa klucze, szkoda troszkę. Tu załatwione, na szybko. I teraz tędy. Kolejne bomby i idziemy walczyć z It Loops. Pyk. Teraz tylko ogarnę sobie ciebie. Dobra. To jest zdrowie punkt, bo rozwala wszystkich, kogo zespołu nie matka. Dobra, tylko nie chcę się za bardzo przesuwać na boki, żeby później źle nie wycelować. Właśnie szczególnie o te zombiaki mi chodziło, żeby wszystkie rozwalić. No nie udało mi się niestety. Ale był potencjał, że nam się uda. Dobra, bardziej do tyłu się ustawimy, żeby ten ogień zatrzymał się pod samą matką, przez co zada największy damage. Chodź tu. To niedługo matka właśnie już zacznie strzelać, przez ten crash poznajemy to. I przez czerwone muszki. Kolejny charge candle i to jest koniec. Teraz tylko dojść do Cathedral. I najprawdopodobniej tędy będzie najszybsza droga. Chociaż często te podpowiedzi są... Ajajaj, to był głupi damage. Mylące. Możemy sobie teraz pozwolić na troszkę... był zupełnie, że byliśmy pod mocą tarczy.
Wow. Dobrze, jakimś cudem się udało. Pyk. Mamy dajma, który nam się całkowicie nie wykorzy... nie przyda. Teoretycznie można w dół iść. Dobra, ten najtrudniejszy zezwalony. Ojej, tuż obok. O, weszliśmy w jednego z Angel Fetusów. Jest dobrze. Temperance. Jeszcze raz spróbujemy wykorzystać, by dostać silhueta. Znowu się nie udało. I rozwalamy szybką odmianę Widow. Pyk. Udało się. Pilz, który z nami jest, co to Friends Till the End. I kierujemy się w stronę bossa. Ok, jednego mniej. Wszyscy z głowy. Idziemy tędy. Do Isaaca. Pyk. Troszkę tu pobiegamy. Nasz Nikander sprawia, że jest o wiele łatwiej gisz, tym bardziej to ułatwia. Ajajaj, to akurat dla mnie. Mogłem spokojnie uniknąć. Wybaczcie. Oj. Najłatwiejsza według mnie będzie trzecia forma dopiero, bo nie ma tylko ataku, gdy... Czy nie atakuje nas za każdy shot, który do niego kierujemy. Nie trzeba aż takich uników robić. Już wkrótce. O! Ciężko te shoty jest rozgryźć, w którą stronę zobaczyć. Rzeczywiście w naszą stronę, czy po prostu to jest złudzenie. No, często się po prostu zdarza, że to jest po prostu złudzenie. Ej, no przecież byłem pewny, że wleci ten. Że ognisko nas ochroni. Candy mianowicie. O! Kończy nam się ochrona Polaroida. Ale ile ich jest? O! Troszkę nie ogarnąłem sobie tego wystarczająco szybko. Ale mamy załatwione. Dobra. Jeszcze tylko. Dobra, tutaj. I z trzema serduszkami pakujemy się do chest. Ciężko to widzę. Otworzymy sobie dwa chesty. Mamy lusterko, które nam... Może pomóc. I dwie drogi, które nam nic nie mówią, nic nie podpowiadają, gdzie powinniśmy się kierować, ale chyba wybrałem dobrą drogę. Chociaż kto go tam wie. Pyk. Był hasko, to jest dosyć łatwy pokój, co nie zmienia faktu, że trzeba uważać. Bez względu na to, kim jest nasz boss. Udało się. Mamy coina. I nie mam pojęcia, czy idziemy do drugiej strony. Wiecel bomby, dammit. Może nawet Fejmina rozwalimy. Jest to potencjalnie łatwiejszy przeciwnik, przez co szybciej sobie z nim poradzimy. O, secret. Atakuję obydwu po prostu. Teraz już staram się przeżyć. Aj, zapraszają mnie do CSGO. Aj. Było blisko. Teraz tylko uciekać od niego. Ej. Panie, pozwól tylko na 2 minuty, ej. Teraz co nam w sekrecie. 3 centy, jej.
myślę. Speed mamy przyzwoity, więc nie powinniśmy mieć problemu z tymi minibossami. A jednak, miałem nadzieję, że nie sięgnie nas. No, jak to przeżyłeś? Nie. Quadshot i teraz, jak mam jedno serduszko, dammit. Trzeba by nagle zwalić strzelającego. Zobaczmy, jak to wyjdzie. Come on. Jest Soulhead, hup. I pup, który nam się raczej nie przyda. I trafiliśmy do Dead Endu. Ta cała droga, tu prawie stracenie Soulhearta, tylko po to, żeby dowiedzieć się, czy tu nie ma drogi dalej. Pyk. Głowa, nie, troll, nie. Wiedziałem. Zazwyczaj jak bruk się udaje, dochodzę, to udaje mi się zrobić unik, ale teraz pomyślałem, nie uda mi się tym razem, będzie ten troll engine. I się sam wpakowałem. Ło. Utknęliśmy w ścianie, taki speed. Fire rate się znacznie zmniejszył przez quadshot. O! Wygodniej. Zapomnijmy tych małych. Nie! Teraz każdy atak jest potencjalnie zabójczy. Czeka na Soulhearta, poważnie. Przyda się każdy. O nie. Ajej, tylko te pająki pokonać. No. Czas na Soulhead? Pipę. No, mogło być lepiej, mogło być gorzej. Idziemy dalej. Oj, najgorszy boss i właśnie w ten sposób zginęliśmy w głupi sposób. Dzięki wielkie, że oglądaliście ten film. Też trzeba przegrywać czasem, niestety. I do usłyszenia następnym razem, ludzie. Siema.